Przeróbka samochodu spalinowego na elektryczny została wykonana przez uczniów Technikum Pojazdów Samochodowych w Giżycku według projektu Europejski Program Współpracy Transgranicznej. Oryginalny spalinowy silnik samochodu został zdemontowany, tak samo jak bak z paliwem, i w miejsce jego został zamontowany elektryczny silnik do starej skrzyni biegów przy użyciu specjalnej flanży, która została dorobiona. Prędkość maksymalna to ponad 100 km na godzinę, czas ładowania akumulatorów do 5 godzin. Akumulatory są ładowane za pomocą paneli słonecznych przy użyciu przetwornicy napięcia, która obniża napięcie do 86 V. Żywotność akumulatorów wynosi od 5 do 6 lat. Zasięg samochodu na naładowanych akumulatorach to około 60 km. Całkowity koszt wykonania samochodu to około 10 tysięcy złotych. Przy cenie 2 tysięcy za samochód, 3 tysięcy silnik elektryczny, 2 tysiące złotych sterownik do silnika elektrycznego szczotkowego z regulatorem PWN, 6 akumulatorów to cena około 2 tysięcy złotych. Zastosowany jest również w celach bezpieczeństwa główny wyłącznik prądu. Niewątpliwą zaletą takiej przeróbki takiego samochodu na elektryczny jest to, że jak możemy zresztą zauważyć, w środku jest naprawdę cicho.